Witam Was tutaj, cześć, czołem wnętrz i zapraszam Was na nową aktualizację, która się pojawiła 9.01. Aktualizacja w głównej mierze poprawia to, co było po ostatniej aktualizacji, która się pojawiła jakieś 2 miesiące, 3 miesiące temu z kampusa, która bardzo była niestabilna gra i po prostu się zacina w różnych momentach. Natomiast co ciekawe, dodali dwie nowe rzeczy dla osób, które z Snowfalla, czyli dla najstarszego dodatku od Skylines tutaj na PlayStation 4. Możemy sobie wejść, zmieniło się trochę tutaj menu, jak widzicie, mamy wszystkie DLC i mamy jedno więcej, zarazem o nim powiem. Pojawiło się jedno nowe DLC, oczywiście już je wykupiliśmy, ale co najważniejsze, mamy nowe gry. O, mamy nowy podgląd, jeżeli chodzi o nowa gra, mapki. Tak to wygląda, ciekawie to wygląda co najmniej. I tak, wydaje mi się, że nawet od kampusu jest więcej. Myślałem, że było ich. Ale nie, może jest tyle, ile było. Tak czy siak, od Snowfalla mamy lodowe wyspy, to już było. Mroźna kraina, to jest właśnie nowa mapka, naprawdę niezła. Czekajcie, tak? Tak, Mroźna kraina. To jest po prostu jedna z moich ulubionych mapek, jeżeli chodzi o całą grę. Piękne pasma górskie, jeszcze w śniegu. Dużo, cztery autostrady wyjeżdżające i wjeżdżające. Dużo też jest tak samo cztery pociągowe. Ładne, dalekie, tam jakiś ocean w tle widać. I te szczyty i te góry, które są po prostu w środku miasta do wybudowania. To mi się bardzo podoba, jak kiedyś będziemy może nową serię ze Snowfalla robić, to na pewno prawdopodobnie będę mieć dylemat, bo jest i ta mapka nowa, i druga nowa mapka, mam na myśli Zimowe Wzgórza, też jest odjechana, ponieważ to jest taka jedna prawie wielka równina, gdzie jest jakby był taki trochę wulkan na środku tej jeziorko i po prostu się wszystko schodzi delikatnie w dół. Są cztery wjazdy kolejowe, dwa tylko jeżeli chodzi o autostrady, co trochę gorzej. Nie wiem, jak jest z statkami, pewnie jak którąś z tych dużych rzek muszą płynąć sobie, ale też naprawdę powiedziałbym, że odjechane. No i to tyle. Nowych scenariuszy tutaj się nie pojawiło, ale też jak widzicie się to zmieniało, że teraz faktycznie widzimy, które jest z czego i można łatwo, szybko przeskakiwać do tego, co nas interesuje. Dalej z tego, co widziałem, tutaj zbytnio nic się nie zmieniło. Więc jedna rzecz jeszcze jest taka ważniejsza. Pojawiło się nowy dodatek. To jest Content Creator Pack, czyli zmiana tekstury miasta. Tak, weźmy sobie. Czekaj, bo to jest skrót MCC. To jest dodatek, który. Zaraz wam pokażę dokładnie, o co chodzi. Tylko w którym mieście wam to by pokazać? Jakieś duże, ładne miasto, gdzie to się szybko by zmieniło. Duże, ładne miasto. Nie ma takich. No ma, niech będzie. W mieście szczęścia tego nie będę oczywiście zapisywać. Co najważniejsze, ten dodatek kosztuje 21 zł z tego, co widziałem. Natomiast co zmienia faktycznie? Dodaje coś, czego brakowało od jakiegoś czasu w Cities Skylines, czyli takiego modernistyczne część miasta, taka nowoczesna, która jest przeszklona. Taka jak widzicie w centrum na przykład Warszawy, czy w niektórych miejscach, gdzie to nie jest jakaś starówka, nie są jakieś specjalne takie domy, ale taka po prostu czysto nowoczesne wyglądające, tak, no nasze miasteczko. Teraz tak, gdzie jest jakaś taka wysoka zabudowa, gęsta i wysoka zabudowa w naszym mieście? No chyba tu byłoby dobre miejsce. I tak, mamy nasz styl europejski, European Suburb tutaj jest strony. Miasto Nowoczesne i Modern City Center. Teraz tak, zanim to się zmieni, to trzeba będzie chwilę poczekać. Więc ja tutaj dla Was zrobię timelapse'a i miejmy nadzieję, że to się zmieni. W miarę szybko, ale powodzenie miasto. Na maksa przestrzone, na maksa. To poczekajmy chwilę. Dobrze, z tego co widzę, tutaj parę budynków się pozmieniało. Tutaj jest ten naszy jeden. Okej. Tak, to są na pewno nowe budynki. Tu to taki też widziałem. O ten. Tego też nie kojarzę, powiedział. Może coś tak zwykle naładować jeszcze, ale no. Co
Znaczy tak, tu jest ogólnie to miasto było bardzo odjechane, jeżeli chodzi o takie te. Ale tak, tu jest akurat szkoła. Ten budynek wydaje mi się nowy. W sensie, na pewno wam pokażę tutaj teraz na zdjęciach, jak to wygląda w tych na zdjęciach, które oni tutaj pokazali nam. Jak to naprawdę będzie wyglądać? No dobra, ten budynek jest ewidentnie z tej nowej serii. I wygląda całkiem nowocześnie, powiedział. Ta kamienica. To jest zabytek dla mnie. Nie, no zobaczcie tylko jak ona wygląda, to jest majstrzyk dla mnie. To jest tak odjechana grafika. Wiecie, weźmy tutaj i na tryb, oczywiście wiadomo jaki. O, dobra. Zobaczmy jak to wygląda. No nie, no proszę cię. No oczywiście jak widzisz sobie podejdzie, będę wiadomo, że nie będę tutaj idealnie wyglądać. Tu widziałem nowy budynek, tak, to co miało właśnie pojawić nowe rzeczy, czyli takie, o, daszki wchodzące na ulicę, na te chodniki. No, całkiem powiedziałbym, że nowy wymiar do miasta może tym dodać. A jak będzie oczywiście, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że już to jest jakiś pewien rodzaj dosyć ładnej zmiany na rzecz miasta. I że to miasto będzie miało właśnie jakiś taki większy sens, jeżeli chodzi o centrum. A nie jak to było aktualnie, że wszędzie. W sensie i tak było dosyć urozmaicone, ale wydaje mi się, że z tym nowym dodatkiem właśnie. Zobaczymy, oglądajcie sobie to, zobaczycie. Jeśli właśnie chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądać, widzę, że już te budynki się powoli zaczynają pojawiać nowe. Kliknijcie subskrybujcie dzwoneczek, aby nie przegapić tego. I ten budynek ewidentnie to jest nowy sklep, bo ja go nie kojarzę. Kompletnie go nie kojarzę. No! Czekaj, to wygląda mi na kino. Nie, Now Shopping. To jest teatr chyba. To wygląda na teatr jakiś taki. Komercja. Nie, cinema. No to kino jednak. Ale tego nie kojarzę, żeby było w ogóle z na poprzednim. No to jak widzicie, trochę się pół rynku pozmieniało. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to oczywiście wiecie, co trzeba robić. Jeżeli wam taki. No i chciałoby się powiedzieć, że Awizonarz tak, powiedział o wszystkim, co się poddało do tego z tą nową aktualizacją, ale jednak nie. Jednak tak nie było, ponieważ, jak może słyszycie, w tle leci nowe radio, które się pojawiło. Ja nie wiedziałem o nim, że się pojawiło, bo patrzyłem na wszystkie dodatki, które się pojawiły i akurat tego nie było w nich. Zresztą z historii aktualizacji też tego radia nie ma, co jest akurat na minus. I to jest radio Downtown Radio, Downtown City, czekajcie. Jak ona się nazywa dokładnie? Nie tu. Downtown Radio. No to mamy proszę bardzo takie piękne radyjko. Chwilę go słucham, a powiem wam, że naprawdę mi się spodobało. Będzie z niego live'ik z tego radia, w którym będę pokazywać różne moje miasta i w tle będzie oczywiście lecieć, w sensie nie różne, jedno miasto, w tle którego będzie właśnie lecieć te radio. Nie będę nic mówić w trakcie niego, ponieważ nie będzie mojego mikrofonu nawet podłączonego, tylko i wyłącznie będzie słychać radyjko. Jeżeli chcecie właśnie tego live'a zobaczyć, to subskrybujcie ten mój kanał i tak dalej. Natomiast, dużo mówić, pozostawiam wam jeszcze na chwilę z tym radiem i posłuchajcie sobie. Radio kosztuje 16,50 z tego co widziałem. I taniej jest oczywiście, jak kupicie w pakiecie, a nie tak jak ja, że widzicie najpierw tylko jeden dodatek, kupujecie go, a później widzicie, o, tamten też jest. Różnica to jest około 6 zł, jeżeli się kupi właśnie tak jak ja, czyli pojedynczo. Lepiej kupić w paku. Co dużo mówić, przyjemnego słuchania. Jakby ktoś nie wiedział, to jest nasze radio kampus, to jest nasze miasteczko kampusowe i po ostatnim odcinku, które zobaczycie już jutro. Więc jak widzicie, tak wygląda to radio. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowym, subskrybujcie ten dzwoneczek.
No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale i oczywiście na live z tego. No, z tego Radlika. Na live będę dostępny tylko i wyłącznie w czacie. Do zobaczenia. Cześć!